Hej, witam wszystkich. Dziękuję za suby, komentarze i łapki. Słuchajcie, tym razem znowu outfit. Będzie to Warrior Addons Quest Fila, żeby było. To był mój pierwszy addon, który sobie bardzo mi się podobał. A jest bardzo prosty do zrobienia, także już czytamy. Jak widzicie, lokalizacja Trisha, Cornelia, Carlin i Morgan, która będzie na Merianie. To wszystko będziecie mieli też w opisie pod filmem. Także, jak widzicie, wymagania. Tu zaczynamy od pierwszego, od naramiennika. Czyli lecimy do Trishy. Ja już to robię w ten sposób. Więc atak Trisha. Trisha jest koło skillowania, tak? Tak. Dobra. I do Trishy piszemy Hi, Addon, Earn, Yes, Yes. Macie to tutaj wszystko. Ja nie wiem, czy ja chyba niepotrzebnie daję to do opisu, jak jest to tutaj. Zawsze możecie sobie to, ale dodam, bo jak żeby nie było. Dobra. Gdy już mamy zebrane potrzebne przedmioty, wracamy do niej i piszemy Hi, 100 Hardened Bones, Yes, 100 Turtle Shells, Yes, Fighting Spirit, Dragon Claw, Yes. Idziemy teraz do Corneli i mówimy, dobra. Więc lecimy do Corneli. A Cornelia jest. Cornelia jest tu. I do Corneli mówimy. Hi, Trisha. Teraz musimy nieco odczekać. Może to potrwać od godziny do dwóch, a u mężczyzn nawet dłużej. Po pewnym czasie wracamy do niej i piszemy Hi, Armor. No i pierwszy addon jest gotowy. Dobra, drugi addon to jest ten miecz. Wymagania. Macie tutaj wszystko. I rozpoczęty oczywiście Eleanor Quest. On jest tak łatwy do zrobienia, że poświęcicie. A to chyba wystarczy tylko początek, żeby dostać się na Merianę. Tak. Dobra, sposób zdobycia. Zbieramy wszystkie potrzebne przedmioty, po czym udajemy się na Merianę, na wyspę Merianę i rozmawiamy z Morganą. No to więc udajemy się do Morgany. Ja już to przełączam. Przełączam. I biegniemy. Dobra. Guys. Liberty Bay. I biegniemy do kapitana. Kapitan jest tutaj. Dzień dobry.
Hi. A, to nie trzeba. Myślałem, że... A, już jest. Back. Leg. Jest. I Morgana chyba powinna być tutaj bliziutko. Żebym tylko ją gdzieś tutaj nie... Jest, Morgan. Morgana, Morgan jeszcze. Już uruchamiam. I rozmawiamy z nim, piszemy do niego. Hi, add-on, weapons, warrior's sword, forge, warrior's sword. I to wszystko. Wygląd całego stroju macie na wstępie. Aha, i po wykonaniu obu dodatków otrzymamy osiągnięcie Wild Warrior. To też jest aczek, prawda? I cały mamy gotowy. A wygląda on tak, już wam pokazuję. Proszę bardzo. Zaraz się przebiegnę od razu do kapitana. I następny outfit. Gotowy. Proszę bardzo. Nie ma nic trudnego. Udało mi się to nagrać szybciej niż pozostałe. Więc chyba biję rekordy. No cóż. Będziecie, podoba wam się, zrobicie, zrobię ich tyle. Wiecie co, na to wszystko trzeba też mieć pieniążki i musicie też patrzeć, ile co kosztuje, bo to też nie jest tanie. No, ale warto, jeszcze jak wam się podoba, to tym bardziej sobie poróbcie te wszystkie outfity. No, także ja znowu, ja już go mam, on już jest dawno na wieszaku powieszony w garderobie, więc wiecie co, ja pozdrawiam wszystkich, którzy piszą te komentarze, jeszcze raz wam dziękuję, o, te komentarze bardzo dużo mi pomagają, to wy mnie wszystkiego uczycie, pamiętajcie, i co najważniejsze, ja przy każdym filmiku mówię coś na początku i na samym końcu. Przy każdym filmie. I teraz serdeczne podziękowania dla tych, którzy słuchają i oglądają całe filmiki i w komentarzach nawet nie macie pojęcia, jakie to jest miłe zaskoczenie, jak piszecie do mnie coś, co mnie się wydaje, że w życiu nikt tego nie będzie słuchał. Bo wiecie jak to jest, ogląda się filmik i przeskakuje, bo się chce tylko wiedzieć o co chodzi. A w rzeczywistości później są komentarze, czy nawet u mnie na serwerze też się pytają, a to wszystko jest na filmach, także jeżeli... No to też niepotrzebnie mówię na końcu, powinienem to powiedzieć na początku filmu, żebyście oglądali. I początek to wiadomo, ale koniec filmu, bo zawsze coś mówię na tym końcu. I dziękuję wam wszystkim, że ci co to oglądają, że jednak mają i no miłe zaskoczenie. Także wiecie co, jeżeli się podobało, ja będę kończył, jeżeli się podobało, łapka w górę. Dziękuję i zostawcie komentarz, zostawcie łapkę w górę, suba, już mówiłem, chyba już się w ogóle mylę, bo znowu rano. Szacunek, pozdrawiam, do następnego, hej!